z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. A gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Gdy przyjeżdżam do Jerozolimy, to często proszą mnie przyjaciele, pielgrzymi, abym pokazał im jakieś miejsce, w którym na pewno był Jezus. Niestety to nie takie proste, bo Jerozolima z czasów Jezusa znajduje się jakieś 5 metrów pod stopami dzisiejszych pielgrzymów. Dlatego nawet jeśli wejdziemy do jakiegoś chrześcijańskiego miejsca, to możemy mieć jedną pewność, że to jest to miejsce, ale nie to samo miejsce. Gdzie zatem szukać śladów Jezusa? Wiemy, że Jezus na pewno był w świątyni jerozolimskiej. Jej pozostałości, a więc część muru zachodniego, zwanego dzisiaj przez pielgrzymów błędnie murem płaczu, oraz esplanada dawnej świątyni, nad którą góruje złota kopuła meczetu skały, zostają w pamięci każdego pielgrzyma. Ale to, co dzisiaj podziwiamy, jest tylko cieniem dawnej wielkości, splendoru budowli, która stała tutaj 2000 lat temu. Jerozolima, świątynia jerozolimska była tak wspaniałą budowlą, że gdy apostołowie przyszli tutaj razem z Jezusem i stanęli w jej murach, to Jezus musiał ostudzić ich zachwyt i wypowiedział te słowa, które przed chwilą słyszeliśmy, a które zanotował skrzętnie święty Łukasz. Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Herod Wielki rozpoczął budowę świątyni w 19 roku przed naszą erą chrześcijańską. Nie będąc Żydem, chciał kupić sobie przychylność kasty kapłańskiej, budując świątynię, która miała przyćmić nawet splendor zbudowanej z drewna świątyni Salomona, która spłonęła w ogniu Nabuchodonozora, a do której pielgrzymowała królowa z Saby. Miała to być najpotężniejsza budowla w całym Cesarstwie Rzymskim, którego Herod był lojalnym wasalem. Miała stać się centrum religijnym, politycznym i społecznym Nowego Izraela. Wpływowi Żydzi postawili jednak warunki. Zanim król rozpoczął budowę, miał zebrać wszystkie materiały i zagwarantować zatrudnienie wyłącznie robotników pochodzących z kasty kapłańskiej. W szczytowym okresie tej budowy zatrudniano tutaj i opłacano z królewskiego skarbca blisko 18 tysięcy robotników. Budowę zakończono gdzieś w 66 roku po Chrystusie, a więc na 4 lata przed zburzeniem tej świątyni przez Rzymian. Zejdźmy niżej, aby dotknąć niezwykłych miejsc, które przypomną nam o tamtych czasach. Król Herod postawił na rozmach. Mur zachodni, którego część stanowi tak zwana ściana płaczu, a przy którym właśnie stoję, miał 485 metrów długości. Mur wschodni 470. Mur północny 315, a mur południowy, na który również pójdziemy, miał jedynie 270 metrów, a więc niecałe 50 metrów mniej od długości dzisiejszej Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. Esplanada świątyni jerozolimskiej, która znajduje się ponad naszymi głowami, liczyła sobie 144 tysiące metrów kwadratowych. Wielkie bloki skalne, tak zwane cegły, które zostały wydobyte między innymi ze zlokalizowanych nieopodal kopalń Salomona, były naprawdę olbrzymimi głazami. Jeden z nich potrafił sobie liczyć grubo ponad 100 ton. Przeciętny głaz liczył sobie mniej więcej 28 ton. To naprawdę imponujące liczby. Tak skonstruowane mury świątynne miały 50 metrów wysokości, czyli mniej więcej tyle,
ile wynosi wysokość niższej wieży kościoła Mariackiego w Krakowie. Dzisiaj z tych murów pozostała zaledwie 1/3, ponieważ na istniejących pozostałościach, po zburzonych murach świątynnych, sułtan Malik w VII, a Sulejman Wspaniały w XVI wieku nakazali nadbudowę nowych murów. Nie trzeba być specjalistą, aby zauważyć różnicę między potężnymi blokami skalnymi, ciosanymi dokładnie w czasach Heroda, a późniejszą tandetną robotą murarską. Herod, budując świątynię, nakazał zrównać z ziemią stare budynki i mury z epoki hasmonejskiej i na tym miejscu, wzdłuż muru zachodniego, pociągnął ulicę, z kolei wzdłuż muru południowego wybudował schody i dwa rodzaje bram, tak zwane bramy huldy, przez które wchodziło się do świątyni. Nazywano tamto wejście wejściem królewskim. Tu, gdzie stoimy, widzimy pozostałości ulicy, która ciągnęła się wzdłuż muru zachodniego. Ulica była wyłożona brukiem i wykończona krawężnikami. Pod murem ciągnął się kanał odwadniający, a po obu stronach ulicy były liczne sklepy. Oczywiście sklepy były obłożone podatkiem, a pożytki z nich czerpał Sanhedryn, kapłani i arcykapłani świątynni. Do świątyni wchodzono również od tej strony, gdzie teraz stoimy. W 1838 roku uwagę angielskiego geografa Edwarda Robinsona przykuł wypust wystający z muru. Robinson doszedł do wniosku, że są to pozostałości mostu, jaki zdaniem geografa miał łączyć świątynię z górnym miastem. Wykopaliska prowadzone tutaj w latach 70. minionego stulecia pod kierunkiem archeologów izraelskich wykazały jednak z całą pewnością, że ten łuk podtrzymywał kamienne schody, po których również wchodzono, tym razem do tak zwanego domu Salomona. Ponadto naprzeciwko nas, po drugiej stronie muru zachodniego, mieściły się mykwy, łaźnie rytualne dla żydowskich obmyć. Z jednej strony wchodzono do takiej łaźni, wchodzono jako nieczysty, a z drugiej strony wychodziło się jako rytualnie czysty. Nie były to łaźnie arcykapłanów i kapłanów, gdyż te były bardziej luksusowe i mieściły się po stronie górnego miasta jakieś 150-200 metrów w linii prostej od tego miejsca, gdzie stoi. Dzisiaj na tamtym terenie mieszczą się wielkie żydowskie jeszywy, gdzie ortodoksyjni Żydzi studiują Torę i Talmud, by w tych księgach szukać Boga. Czy Jezus i apostołowie przed wejściem do świątyni wchodzili do takiej mykwy, aby się obyć? Jeśli Jezus miał świadomość mesjańską, to oczywiście nie potrzebował żadnego obmycia, bo nie potrzebował nawet chrztu janowego. Ale można przyjąć, że wszedł do mykwy, ponieważ wiele razy postępował tak, aby nie dać innym powodu do zgorszenia, jak chociażby wtedy, gdy nakazał zapłacić Piotrowi podatek za siebie i apostołów. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół, bardzo ciekawy. Jest to narożnik świątyni, z którego kapłan w każdy piątek o zachodzie słońca dźwiękiem szofaru ogłaszał miastu początek szabatu. Dźwięk szofaru rozbrzmiewał również na Rosh Hashanah, czyli na inaugurację nowego roku w kalendarzu żydowskim. I znowu możemy sobie popuścić wodze wyobraźni i przyjąć, że także to miejsce widział swoimi oczami Jezus i dobrze znał ten dźwięk. Zresztą dla Niego być może ten dźwięk miał zupełnie inne znaczenie. Znaczenie symboliczne. Szofar bowiem upamiętnia róg barani, w który miał zadąć Abraham tu, na górze Moria. Jak pamiętamy, Bóg wystawił na próbę wiarę Abrahama i kazał mu złożyć w ofierze swojego własnego syna, Izaaka. Abraham posłusznie chciał wypełnić wolę Boga, ale ten zatrzymał jego rękę i kazał złożyć w ofierze baranka. Abraham wtedy z radości miał zadąć w szofar. Jeśli Jezus miał świadomość mesjańską, to wiedział, że On jest nowym Izaakiem i nowym, doskonałym barankiem paschalnym.
Jakie myśli musiały przechodzić przez głowę Jezusa, przez jego ludzki rozum, gdy słyszał dźwięk szofaru? Tego się nigdy nie dowiemy, ale drogą koniektury możemy sporo wywnioskować. I jeszcze taki malutki szczególik, który chciałbym tutaj dopowiedzieć. Tu jest napisane w języku hebrajskim, starożytnym hebrajskim, jest to instrukcja dla trębacza, który oznajmiał początek szabatu. Napisane jest tutaj tyle: stąd trąbić. Gdy w 70 roku Rzymianie zdobyli miasto święte Jerozolimę, dokonali rzezi wszystkich mieszkających tutaj Żydów. Część uciekła z miasta na pustynię, zabierając ze sobą co najcenniejsze rzeczy, w tym zwoje ksiąg świętych. Znaczna część zginęła od miecza. Niektórzy ukrywali się w kanałach i ściekach wodnych, usiłowali uciec podziemnymi tunelami w kierunku źródła Gihon, tu na południe, aby stamtąd uciec na pustynię. Tam jednak już czekali na nich rzymscy siepacze. Szukano ich dokładnie tak samo, jak szukano Żydów w czasie powstania w getcie warszawskim czy w trakcie pacyfikacji miast i miasteczek żydowskich na terenie Polski. Rzymianie zgotowali tutaj Żydom prawdziwą apokalipsę. Tytus chciał zobaczyć figurę Boga Żydów. Wszedł do świętego miasta, do świętego świętych i nic nie zobaczył. Miejsce za zasłoną było puste. Nie można było nawet tam znaleźć menory. Gdzie jest Bóg Żydów? Gdzie jest bóstwo, za które ginęli? Rzymianie nie mogli zrozumieć, że Bóg, w którego wierzą Żydzi, nie ma twarzy, jest duchem. Gdy myślimy i mówimy o zburzeniu Jerozolimy, powinniśmy się wystrzegać myślenia, że było to karą za śmierć Jezusa. On sam przecież przekonywał, aby w taki czas się nie lękać, bo zbliża się odkupienie. Oznacza to, że Jerozolima, chociaż zburzona, a także cały Izrael, są cały czas przedmiotem odkupienia i nie zostali nigdy wyłączeni z Bożego planu zbawienia. Ale oznacza to też, że eschatologiczny akt odkupienia, o którym Jezus mówi, jest dobrą nowiną dla tych, którzy odpowiedzą się za Nim i wiarą w Niego. A zburzenie Jerozolimy nie miało oznaczać końca tego miasta jako boskiego narzędzia objawienia się Boga światu. Wręcz przeciwnie, to jest jej nowy początek. Pozostaje jednak małe pytanie co do wiarygodności przepowiedni Jezusa. Otóż wszystkie Ewangelie zostały napisane niejako ex post, po fakcie zburzenia Jerozolimy. Ewangeliści byli naocznymi świadkami, albo niemal naocznymi świadkami tego, co tutaj się wydarzyło. Gdy rzymski Legion X, ten Legion Fretensis, który ukrzyżował Jezusa, zburzył to miasto. A zatem, czy wierzyć w to, że była to autentyczna przepowiednia Jezusa? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Nie mamy jednak powodów, aby nie wierzyć ewangelistom, nie wierzyć Łukaszowi, który zebrał świadków, którzy opowiedzieli mu o tych wydarzeniach. Ostatecznie oni sami ponieśli największą cenę za wiarę w Jezusa. Cenę własnego życia. Nie lękali się tej godziny, bo wierzyli, że przychodzi godzina ich odkupienia. Dla Deonu z Jerozolimy ojciec Wiesław Dawidowski.